Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiejsza pogoda wymarzona, aby opowiedzieć dzisiaj o rzeczy, która niezmiernie ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, na nasze poruszanie się po drodze. To jest o oświetleniu. Jak używać oświetlenia, jak o nie zadbać, o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Jak wspomniałem, pogoda idealna, żeby poruszyć ten temat. Także w dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak zadbać o te nasze oświetlenie, jak używać świateł drogowych, świateł przeciwmgłowych, przednich, tylnych, w jakich sytuacjach. Jeżdżąc po drodze właśnie w okresie mgły, czy też po zmierzchu, często jadące samochody z naprzeciwka po prostu nas oślepiają. Jakie tego mogą być przyczyny? Otóż generalnie raz w roku stawiamy się na stację kontroli pojazdu w celu przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego naszego samochodu. Tam diagnosta zawsze na końcu ścieżki diagnostycznej sprawdza nam oświetlenie, ale to oświetlenie może się zmienić w trakcie normalnego użytkowania. Chociażby w przypadku wymiany żarówki w reflektorze może dojść do tego, że tą żarówkę troszeczkę krzywo założymy, nie wejdzie w swoje miejsce we właściwy sposób i już ta geometria oświetlenia nam się zmienia. Zmienia się do tego stopnia, że właśnie możemy oślepiać jadących z naprzeciwka. Nasza droga przed pojazdem jest niewłaściwie również oświetlana. Także fakt niedokładnego montażu, złego montażu takiej żarówki może mieć ogromny wpływ na to właśnie, jak świeci nasz reflektor, na tą jakość właśnie światła. Samo zadbanie również o sam reflektor, bo też proszę pamiętać, że dzisiejsze samochody reflektory mają z poliwęglanu, często po upływie kilku lat po prostu matowieją. Same zadbanie o klosz po to, aby był przezroczysty, również ma wpływ na to, jak ten snop światła się układa. Także jeżeli mamy wątpliwości co do jakości świecenia naszych reflektorów, zawsze warto zajrzeć na tą stację kontroli pojazdów, czy też na jakąkolwiek stację serwisową do swojego mechanika, jeżeli tylko ma odpowiednie przyrządy, bez problemu nam tą geometrię świecenia sprawdzi. O tym, jak podnieść sobie jakość świecenia naszych reflektorów, oprócz tego, oprócz tej geometrii właśnie ustawienia samych świateł, mówiliśmy w grudniu dokładnie zeszłego roku, mieliśmy odcinek o samym polerowaniu reflektorów. Jaki skutek przynosi, zapraszam do archiwalnego naszego odcinka, ale to też ma bardzo, bardzo istotny wpływ. Dodam też z własnego doświadczenia, że diagności też na to zwracają uwagę i też są wskazania właśnie do polerowania przez fachowców. Jest ta jakość świecenia naprawdę dużo obniżona, jeżeli reflektor jest już porysowany, zżółknięty, po prostu zmatowiony i utleniony. Dlatego mówię, w grudniu zeszłego roku był odcinek o polerowaniu, jaki efekt przynosił, bardzo, bardzo fajnie widać w tym odcinku,
że to zdaje egzamin. I generalnie światła przeciwmgłowe bardziej służą do tego, abyśmy my byli wcześniej zauważeni przez ściany właśnie mgły, niż po to, żeby one nam oświetlały naszą drogę. Bo tak naprawdę te światła oświetlają metr, dwa, góra. Także i tak naprawdę z nich my nie korzystamy. Bardziej właśnie inni użytkownicy drogi korzystają z tego, że włączymy te światła. Jesteśmy bardziej widoczni wcześniej, po prostu one są mocniejsze od świateł mijania czy też drogowych głównych w pojeździe. Jeżeli chodzi o tylne światło przeciwmgłowe, tutaj używamy tego światła tylko poza obszarem zabudowanym, wtedy kiedy te odległości od pojazdów są większe, gdyż jeżeli zapomnimy wyłączyć, wjeżdżamy do miasta, jeden samochód stoi za drugim, to światło naprawdę bardzo przeszkadza osobom będącym za nami, bardzo nas po prostu oślepia. Dlatego pamiętajmy, aby wyłączać te światła przeciwmgłowe w terenie zabudowanym. Po prostu patrzeć na deskę rozdzielczą, są odpowiednie kontrolki, zwracać na to uwagę, nie zapominać o tym. Jest jeszcze jedna rzecz, że pomimo ustawionych świateł, właściwie używanych, też może dojść do tego, że oślepiamy jadących z naprzeciwka. Otóż starsze samochody, które nie posiadają automatycznej regulacji wysokości świecenia reflektora, w momencie kiedy obciążymy, do bagażnika włożymy jakiś większy ciężar, wsiądzie trzy osoby, wsiądą na przykład, automatycznie ten poziom świecenia nam się podnosi i niechcący może dojść do tego, że taka sytuacja zaistnieje. Dlatego po to jest takie manualne pokrętło w naszym pojeździe, abyśmy mogli sami, oczywiście pamiętając o tym, skorygować sobie właśnie te światła i w momencie, kiedy obciążamy auto, musimy opuścić snop światła w dół, aby właśnie nie oślepiać innych. To oczywiście również pomoże nam w oświetleniu naszej drogi przed pojazdem, gdyż reflektory skupią się na drodze, a nie będą świecić w powietrze. Dlatego pamiętajmy o tym, zwracajmy uwagę też na mrygających nam innych użytkowników drogi, bo z różnych przyczyn mogą mrygać. Oczywiście od oczywistego ostrzegania przed patrolem policji, również takie przyczyny mogą być, że właśnie oślepiamy innych i chcą nas inni poinformować o tym, że coś jest nie tak z naszymi światłami. Czy też zapomnimy wyłączyć właśnie przeciwmgielnych, czy też z drogowych, na mijania nie przejdziemy, czy też właśnie coś z geometrią naszą w naszym samochodzie, z geometrią świecenia, coś się dzieje. Zawsze przed podróżą można włączyć te światła, podjechać bliżej na przykład bramy czy ściany jakieś i od razu sobie nawet sprawdzić, czy jeden, czy prawy i lewy świecą na równym poziomie, czy w miarę na wprost to się wszystko dzieje. Również sama geometria świecenia też ma swoją, że tak powiem, trajektorię świecenia. Także jeżeli ktoś widział prawidłowo świecący reflektor, mówię tutaj oczywiście o światłach mijania, to wie, też można właśnie szybciutko sobie przed taką podróżą skontrolować jakość naszego oświetlenia. Oczywiście zalecam, jeżeli tylko mamy jakiekolwiek wątpliwości, zajrzenie do stacji diagnostycznej, do swojego mechanika, żeby na przyrządach prawidłowo to wszystko ustawić. Podsumowując dzisiejszy odcinek, szanowni Państwo, gdy zadbamy o to nasze oświetlenie, właściwie będziemy eksploatować, sprawdzać, kontrolować, to na pewno będziemy bardziej przyjaźni dla innych użytkowników drogi, ale przede wszystkim podniesiemy sobie bezpieczeństwo, bo przy prawidłowo ustawionych światłach zdecydowanie zwiększa się bezpieczeństwo poprzez to, że wcześniej dostrzeżemy odpowiednio wcześniej niebezpieczeństwo, czy też pieszego, czy też inną przeszkodę. A teraz tradycyjna część naszego magazynu, czyli znalezione w sieci. Zapraszam.
W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Życzę Państwu lepszej pogody niż dzisiaj, mniej mgieł. I zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.